Witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj będzie taki filmik pokazujący działanie tego wyświetlacza LCD. Powiem Wam, że no musiałem go uruchomić, żeby sprawdzić, jak on działa. I działa naprawdę zarąbiście. Yy, tutaj jest takie małe porównanie do innych wyświetlaczy od, Ardu od Arduino, na przykład. Popatrzcie się, jaka jest różnica wielkości wyświetlaczy. Oczywiście to jest wyświetlacz yy, OLEDowy i tutaj mamy też wersję wyświetlacza OLEDowego, tylko że. 128 na 16, a tutaj jest chyba 128 na 64. Także mamy jakby dwa takie wyświetlacze, tak? Raz, dwa. Ten wyświetlacz kiedyś używałem w takiej jakby to powiedzieć, DI obudowie, która kontrolowała płytkę grzewczą taką z z Chin, żeby na przykład sobie tam ustawić temperaturę 100 stopni, 150 i tak dalej. No i w roli wyświetlania temperatury tam, że pokazywa na przykład, że jest teraz 155 stopni sprawdzał się spoko. Także taki wyświetlacz yy, yy, sprawdzić jeszcze lepiej, bo można na nim wyświetlić jeszcze więcej yy, różnych rzeczy. A taką ciekawostkę powiem Wam, że dowiedziałem się, że ten wyświetlacz jest wymontowany ze stacji T12, która przyszła uszkodzona. Ja jeszcze go nie sprawdzałem, czy on działa, ale na pewno będzie jakiś filmik, który pokaże ten wyświetlacz w akcji, jeżeli będzie działał oczywiście. O co tu mogło się by zepsuć? Tu mamy parę kondensatorów, rezystory jakieś, jakiś jeden chyba tranzystorek jest, no i oczywiście taśma, która jedynie mogła ulec uszkodzeniu w połączeniu tutaj z tym LCD-kiem. Jeżeli tutaj coś się uszkodziło, no to już wtedy nie mamy szans chyba na naprawę, bo to jest już ciężki temat. Jeżeli tutaj jakiś jest pin na przykład rozlutowany, to to jeszcze jest bez problemu do zrobienia, a jak mówię, jak gdzieś tutaj już poszło coś na tym szkiełku od tego LCD-a, no to już jest trudna sprawa. Dobra, słuchajcie, jeszcze taka tutaj wzmianka o takim module do Arduino dioda Podczerwieni odbiornik, który można wykorzystać też z tym wyświetlaczem, czyli na przykład sobie będziemy szczytywali kody z pilota i on będzie nam wyświetlał tutaj wszystko. Także można naprawdę dużo rzeczy zrobić, bo do Arduino jest strasznie dużo tych różnych czujników, nieczujników itd. W dzisiejszym, w dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak sobie podłączyłem pod Arduino termoparę, na układzie MAX 6675. Tutaj, jak widzicie, końcówkę już mam troszeczkę przerobioną, bo na końcu jest jakby taka metalowa część, którą możemy wkręcić do jakiejś tam grzałki w jakimś urządzeniu. I zasada działania tego jest bardzo prosta. No, po prostu odczytuję na zasadzie elektrycznej temperaturę, jaka jest, no, akurat teraz tutaj w tym pomieszczeniu. Jest tutaj na płytce taki malutki scalak, który on to wszystko przetwarza. No i Arduino to wszystko odczytuje, podając dane na wyświetlacz po magistrali I2C. Czyli cztery kabelki, nic więcej, super sprawa. No i zobaczmy sobie w ogóle jak to działa. Podłączam sobie zasilanie do Arduino. No i zobaczcie co się stanie. Pisze, cześć YouTube, jak tam dzionek, bo mi fajnie. Temperatura 24, 24,50. Warto zwrócić uwagę na to, że temperatura jest odczytywana realnie. Żeby Was nie skłamać, to powiem Wam w jakim przedziale czasu tutaj to jest odczytywane. Przedział czasu jest 2000 milisekund, czyli 2 sekundy. Tutaj w kodzie właśnie sobie spojrzałem. Także co dwie sekundy odczytuje mi temperaturę. Oczywiście można ustawić nawet na sekundę, że będzie jeszcze ten pomiar temperatury jeszcze szybszy. Natomiast myślę, że dwie sekundy do odczytu temperatury w pokoju to jest w zupełności wystarcza. Teraz spójrzcie co się stanie, jak zapię tą termoparę na samym końcu palcami. Jak wiadomo, człowiek ma temperaturę załóżmy tam 36,7. Tak? No i zobaczcie, łapię tą termoparę. No i temperatura już wzrosła do 32 stopni. Może to nie jest jakoś idealnie, bo łapię palcami. Nie pokażę nam tak super dokładnie jak 33, jak przykładam tutaj do pulsu. No powiedzmy, że w miarę to jest dokładne i stabilne. Musiałbym w tą termoparę, nie wiem, chyba włożyć sobie to żeby nie będę mówił gdzie, dobra, spoko, nie było tematu. Yy, no działa to fajnie, temperatura jest wyświetlana, taką termoparę mogłem sobie oczywiście wystawić gdzie? Ups, jakieś tam zwarcie bym zrobił tą termoparą, bo to jest wszystko tutaj metalowe, także trzeba bardzo uważać na to. Najlepiej sobie, nie wiem, gdzieś jak macie jakieś wrażliwe miejsca, które mogłyby zrobić zwarcie, co sobie y, obkleić taśmą kaptonową. No i zobaczcie, no ten wyświetlacz działa super, naprawdę, no duży, czytelna ćcionka. Tutaj jeszcze w ogóle można wyświetlać inne znaki, jak tylko takie y, y, z alfabetu, na przykład jakieś serduszka, jabłuszka. Wszystko jest do y, zakodowania. Tylko potrzebny jest jakiś tam pewnie specjalny program, który pozwala nam jakby na rysowanie różnych tam rzeczy na takim ekranie. Na, na jakiej zasadzie w ogóle ten wyświetlacz działa? On ma tutaj 0, 1, 2, 3. Trzy kolumny. Liczy się od 0, czyli kolumna na samej górze to jest 0. Potem niżej jest 1. Potem jest 2, jest 3. I każda z kolumn jest podzielona na takie kwadraciki. Czyli mamy 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 na 2 na 3, na 4, na 15, na 16, 7 na 8 na 19. O ile się nie pomyliłem, bo powiem Wam, że to trudno jest tak policzyć. No i mamy 19 takich kwadracików w jednej kolumnie. Żeby wyświetlić na przykład tą tem temperaturę na samym dole, co musiałem zrobić? Musiałem sobie w kodzie, sobie zerknę tylko na kod i wam będę mówił. Musiałem sobie ustawić w kodzie lcd setCursor 0 to jest teraz mówię o tym tutaj napisie temp dwie kropki Musiałem ustawić setCursor 0,3 Dlaczego 0,3? Ponieważ 0,1,2,3 trzecia kolumna to jest ma być wyświetlane w trzeciej kolumnie 0 czyli od pierwszego tutaj kwadracika tak jak wiemy, napis ma 0, 1, 2, 3, 4 znaki, czyli już tą temperaturę wyświetlaną musiałem ustawić na 6,3. Dlaczego? No znowu 0, 1, 2, 3 i teraz 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, czyli 6 zaczyna się w tym miejscu. No i pokazuje mi, że temperatura teraz w moim pokoju jest 25 stopni, czyli dosyć ciepło. Widzicie, w krótkim rękawku jestem. Bardzo ciepło, okno zamknięte, chociaż pogoda na dworze jest bardzo nieciekawa. Wiosna jest do bani, jak na razie. Chociaż zapowiadając tego, co, co słyszałem niedługo, bardzo fajną pogodę. Także myślę, jak będzie na weekend słoneczko, to trzeba sobie chyba będzie wyjść na rower, troszeczkę pojeździć, zaczerp zaczerpnąć świeżego powietrza, dotlenić się. Bo nie wszystko kręci się wokół YouTube'a i elektroniki. Powiedzmy sobie to szczerze. Dobra, to by było chyba na tyle. Jak macie jakieś pytania co do tego wyświetlacza, właśnie na sam koniec, na sam koniec, przyłączymy się na FireFox'a. Zapomniałbym w ogóle o tym i pokażę wam yy, trochę informacji o tym wyświetlaczu. To będzie taka ciekawostka i jeszcze dodam informację, że jakieś zdjęcia yy, albo pliki rzucę do oczywiście do folderu. Chomikuj w YouTube Zakładkę Także to będzie jakoś tak powiązane z tym nie Już mówiłem to wcześniej że będę powiązywał filmy z YouTube z Chomikiem że będzie można wrzucać pliki i tak dalej Myślę że fajna rzecz dobra przejdźmy sobie do Firefoxa Zobaczcie To jest ten Dokładnie ten sam wyświetlacz co Tutaj wam go pokazywałem WH-2004L Myślnik TMI myślnik CT te nazwy tutaj wszystko znaczą, to jest do rozszyfrowania w takim jakby datashicie, znaczy z specyfikacji, dokładniej mówiąc. No i on kosztuje, jak widzicie, tutaj 15 dolarów, tak powiedzmy sobie, przeliczając na polskie, to w granicach 60 zł taki wyświetlacz kosztuje. Także myślę, że użytkownik szczur wodny zrobił naprawdę mega gest, mega. Jestem pod wielkim wrażeniem i pełny szacun. Słuchajcie, lecimy teraz do specyfikacji. Tu jest plik do specyfikacji tych wyświetlaczy WinStara. Możemy sobie poczytać właśnie na jakiej zasadzie działa kodowanie tych nazw. Czyli mamy wh 2004 ltmi ct I tu jest wszystko wyjaśnione o co chodzi. Także to też podlinkuję do filmiku. No i jeżeli chodzi o układ scalony, który jakby komunikuje się i przetwarza to wszystko z Arduino do tego wyświetlacza, to jest właśnie taki układzik PCF8574, a w tym wypadku dokładnie to jest jeszcze z końcówką T chyba na końcu, o ile pamiętam. O chyba o dokładnie to jest w tym wyświetlaczu ta wersja. Czyli SO16, 16 nóżek, wyprowadzenia jest przylutowany do płytki. Tutaj mamy DIP-16, DIP-16. Nie pamiętam jeszcze dokładnie tych oznaczeń, ale to chyba chodzi o to, że można je wkładać i wyjmować z, z takich z podstawek specjalnych, w których montuje się właśnie takie układy. No i tutaj macie całą specyfikację tego, co jaki pin za co odpowiada. Oczywiście taki wyświetlacz można jeszcze sobie podłączyć bez takiej komunikacji I2C, ale tu już jest oczywiście więcej kabelków do przylutowania. Chodzi mi o. pokazywałam jeszcze. Chodzi mi o część tutaj, gdzie macie te piny, do których jest przylutowany ten cały wyświetlacz. Znaczy ten cały moduł I2C, który się komunikuje właśnie z tym wyświetlaczem. I taka ciekawostka. Gdyby ktoś w przyszłości miał właśnie taki wyświetlacz i by mu na przykład nie wyświetlało tutaj żadnych znaków, to słuchajcie, warto pokręcić tym po tutaj pokrętłem od kontrastu. Ja, wgrywając kod z Arduino, miałem non-stop niebieski ekran i zastanawiałem się, dlaczego to nie działa. Przecież wszystko jest skompilowane, wszystko się wgrywa do Arduino, działa, a na wyświetlaczu puska. No, trzeba kręcić tym tutaj pokrętłem od kontrastu, i wtedy nam się wszystko ładnie pokaże. Ale tu muszę jeszcze troszeczkę coś poprawić w tym, bo ten Arduino taki jest niestabilny. Te kabelki wszystkie mogą się powypinać i potem nie działa. Na przykład teraz już nic nie widać. Ale spróbuję sobie na przykład szybciutko teraz jeszcze raz wgrać ten kod. Zobaczymy, co się stanie. Kompilowanie w szkicu, wgrywanie. Ładowanie zakończone. No, jak widzicie, ponownie wykluczone. Także warto tutaj też zwrócić uwagę na to, że. Po prostu wszystkie te kabelki, które idą do Arduino muszą być stabilnie połączone, nie może być tak, czegoś takiego, że wam będzie się coś rozłączało, bo wtedy jak wam rozłączy, no to widzicie, że znika cały ten napis, nic nie widać i trzeba jeszcze raz jakby zresetować ten LCD. Można oczywiście użyć sobie jakiegoś przycisku, już tak teraz myślę w biegu, do resetu LCD-ka, że naciskacie, LCD się resetuje jakby i powinien Wam znowu wysiecić wszystko poprawnie. No, taka prosta teraz. Tutaj jest aplikacja do odczytu temperatury. Jak widzicie, działa to fajnie. 33, 34. No, już mocniej tak ścisnąłem, bardzo mocno. 35. No, powiedzmy, że ta tolerancja tego jednego stopnia uznajmy to za poprawny wynik, że dobrze to wszystko odczytuje. Generalnie zastanawiam się jeszcze, powiem wam na sam koniec, bo już trochę przedłużam żeby to wykorzystać, ten wyświetlacz, no właśnie, z czym? Żeby był jakiś fajny projekt, żeby to naprawdę, żeby ten wyświetlacz yy, miał jakiś sens wykorzystania z, z jakimś projekcikiem fajnym. Myślę właśnie, żeby sobie zrobić już taką porządną, jakąś fajną płytkę do podgrzewania, która którą będę kontrolował temperaturą już z przyciskami, że będę mógł sobie przyciskami regulować temperaturę, ustawiać, no to już był taki fajny projekt i... Kupiłbym taką już większą płytkę w wymiarach takich, że już mógłbym sobie położyć no, coś konkretnego na tą płytę grzewczą. No i chyba to będzie już na tyle. Pomysłów jest kilka, a który zostanie wybrany, czas pokaże. Jak coś, to Wam pokażę też na YouTubie. Tu jeszcze dla ciekawskich, jakby ktoś myślał, co to jest. Jest to moduł Wi-Fi ESP Osiem, coś tam, coś tam. Także trzymajcie się, pozdrawiam, życzę miłego dnia.